W tym zadaniu musimy udowodnić, że jeżeli długości trzech kolejnych boków czworokąta opisanego na okręgu tworzą ciąg arytmetyczny, to przynajmniej dwa boki tego czworokąta mają taką samą długość. Zacznijmy od tego, że opiszemy sobie tutaj na narysowanym okręgu jakiś czworokąt, czyli rysujemy jego cztery boki tak, żeby były styczne do tego okręgu. OK. No i teraz oznaczmy sobie trzy kolejne boki, że tworzą ciąg arytmetyczny, czyli na przykład, że ten bok ma długość x, wówczas ten bok będzie miał długość x plus r, a ten bok będzie miał długość x plus 2 r. O czwartym boku nic nie wiemy, dlatego możemy go sobie oznaczyć przez y. No i teraz, żeby udowodnić, że przynajmniej dwa spośród tych boków mają taką samą długość, to będziemy musieli skorzystać z własności czworokąta opisanego na okręgu. Jeżeli da się na okręgu opisać czworokąt, no to wówczas sumy naprzeciwległych boków tego czworokąta muszą być równe. Czyli jeżeli dodamy x do x plus 2r, czyli napiszmy x plus 2r, to jest suma tych dwóch boków, to ta suma musi być równa sumie tych dwóch naprzeciwległych boków, czyli x plus r plus y. Spróbujmy z tego równania teraz wyliczyć y. Y jest równe, po tej stronie mamy 2x, jak x przeniesiemy na tą stronę, to się zredukuje z jednym z x-ów, możemy go sobie skreślić, czyli będziemy mieli x i 2r minus r, to będzie po prostu r, czyli x plus r. Wychodzi zatem na to, że ten bok y ma długość x plus r, czyli dokładnie taką samą, jaką jaką ma długość ten bok. W związku z tym są dwa boki tej samej długości, co należało udowodnić.